pokoju przeznaczonym do pracy pozostał laptop, stolik i krzesło i nic więcej. W pokoju gościnnym stoi stary regał i inne niepasujące do siebie, ale wynalezione za grosze lub za darmo meble. Magdalenę Swat poznajemy w jej mieszkaniu, które, jak mówi sama lokatorka, wyglądało kiedyś dużo lepiej. Kobieta wyprzedała jednak wszystkie wartościowe meble, a pieniądze przeznaczyła na leczenie. Poświęciłam wszystkie swoje życiowe oszczędności. Potem zaciągnęliśmy kredyty wraz z rodziną. Mama zaciągnęła 30 tysięcy złotych kredytu na siebie. Ja zaciągnęłam 60 tysięcy pod zastaw tego mieszkania, a następnie wyprzedałam wszystkie meble. Wszystkie meble, które były kupione, to były nowe meble. I na dzień dzisiejszy po prostu gromadzę stare graty, można powiedzieć, tak żeby można było w tym mieszkaniu przetrwać, żeby można było jeszcze jakoś normalnie żyć. W ubiegłym roku u 34-letniej dziś Magdy wykryto raka trzustki. Początkowo lekarze dawali kobiecie 6 miesięcy życia. Od tego czasu minęło ponad 12 miesięcy. Pani Magda miała szczęście, bo jak sama mówi, na swojej drodze spotkała kilku dobrych lekarzy. I choć rak trzustki to nowotwór trudno uleczalny, kobieta nie poddaje się. Jest to choroba o bardzo agresywnym, dynamicznym przebiegu i niestety na całym świecie jest kłopot ze znalezieniem metody skutecznej. Pani Magda, o której mówimy, zachorowała do tego na rzadką postać tego nowotworu. Kobieta została skierowana na leczenie do Warszawy. Tam usłyszała o metodzie walki z rakiem stosowanej w Niemczech. Zdecydowała, że nie będzie brać chemii. W grudniu podjęła leczenie komórkami dendrycznymi. Metoda, która u nas jest metodą eksperymentalną, w Niemczech jest już stosowana w wielu ośrodkach, chociaż też nie jest w pełni finansowana przez państwo niemieckie. No i z tego co wiem, póki co po 4 z 6 podań leku jest całkowita remisja, nic się nie dzieje. Ale leczenie jest kosztowne. Samo wyprodukowanie szczepionki to koszt 17 tysięcy złotych. Podanie jednej dawki to 20 tysięcy złotych. Magda przyjęła ostatnio 4. szczepionkę na kredyt. Musi go spłacić do grudnia, żeby móc przyjąć kolejną dawkę. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie mogła kontynuować leczenia. Pieniądze z kredytów i ze sprzedaży mebli powoli się kończą. Magdzie chcą pomóc radomscy muzycy. Małgorzata Matracka z zespołu The Crunch organizuje koncert charytatywny dla Magdy. Kochani, już w ten piątek, 24 października, zapraszamy na koncert charytatywny poświęcony Magdzie. Zbieramy pieniądze na szczepionkę. Cóż, zapraszamy wszystkich. Wstęp 20 zł cegiełka. Po koncercie zaplanowano charytatywny jam session, ale to nie jedyna akcja dla Magdy. Na portalu społecznościowym rozpoczęto już Singing Challenge. Uruchomiliśmy akcję naszą pod nazwą Singing Challenge. Chcieliśmy tutaj wszystkich do niej zaprosić. Śpiewamy piosenkę, przynajmniej fragment Dni, których nie znamy, Marka Grechuty i na wzór akcji Ice Bucket Challenge. Także wszystkie informacje będą śledzone na naszych Facebookach. Pod względem częstotliwości zachorowań na nowotwór rak trzustki znajduje się dopiero na 12 pozycji. Pod względem częstości zgonów na 6 miejscu. Mimo choroby Magda nie traci wiary i chęci do życia. Pozytywną energią zaraził ją lekarz poznany w Niemczech. Wszczepił we mnie tak fantastyczną energię. Powiedział mi, że najważniejsze w raku jest nie poddawać się i przede wszystkim realizować marzenia. Dlatego zdecydowałam, że moim marzeniem zawsze było skończenie filologii angielskiej, więc na dzień dzisiejszy wróciłam na ostatni rok. Mam zamiar ją skończyć. Mam zamiar podjąć studia dla tłumaczy i mam zamiar wyzdrowieć. Magdalena Swat jest także podopieczną Fundacji Alivia. Każdy, kto chciałby wesprzeć finansowo Magdę, może to zrobić, wpłacając środki na konto o numerze 24 24 90 00 05 00 00 46 00 51 54 78 31 z dopiskiem w opisie przelewu darowizna na program Skarbonka Magdalena Swat 152.